Dzień dobry, Wiesław Hołdys, obecnie reżyser, a kiedyś Skrzatek Cieszyński, no i Lisek Chytrusek, z tego co przeczytałem. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi, o co chodzi z tymi Skrzatkami Cieszyńskimi. Ja jako dziecko występowałem w amatorskim teatrze Lalek Skrzatki Cieszyńskie. To był taki teatr istniejący chyba od 1950 roku do połowy lat 70. W Coku dzisiejszym, w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Tak, wtedy to był dom kultury, potem dom narodowy. I to polegało na tym, że to był, no, pokolenia przychodziły, prawda? To polegało na tym, że najpierw te dzieciaki sobie tam oglądały ten teatr jako przedszkolaki, potem jako młodsze dzieci, no a potem jak ktoś chciał, mógł sobie do tego teatrzyku przyjść i w nim występować. Prowadził to Jan Cieślar, fantastyczny człowiek, on w ogóle grał, śpiewał, grał właśnie pięknie na akordeonie przy tych Skrzatkach, ale co było istotne? Istotne było to, że właściwie Skrzatki Cieszyńskie to była jakby nauka pokory wobec przedmiotu. Ja może się wytłumaczę. To była taka stara, piękna scenka lalkowa. Z jednej strony był namalowany jeden Skrzatek Cieszyński z lampą, z drugiej strony drugi Skrzatek Cieszyński. Piękne kukiełki, bo to był kukiełkowy teatr, one chyba... Ja przypuszczam, że część to w ogóle miała jeszcze proweniencję austriacką, dlatego że ten teatr, on wyrastał z bardzo dużego, silnego ruchu amatorskich teatrów tutaj, który no, zaczął się w końcu XIX wieku, a na pewno miał proweniencję austriacką, ponieważ ręcznie malowane prospekty, horyzonty, mówiąc teatralnie, czyli ten tył, który widać, one były tam na dolepcenie win, prawda, że we Wiedniu zrobione. Nawet nastawnia była do świateł, taka wajcha, bo dolepcenie win. Rampy, to oświetlenie z Wiednia. Myśmy to, i właśnie ta praca w Skrzatkach polegała na tym, że myśmy tak przychodzili, rozbieraliśmy tą scenkę, rozkładaliśmy te lalki, pakowaliśmy. Tak, żeby się nie zniszczyły. I tego się uczył nas Jan Cieślar, że najważniejsze to jest szacunek wobec tego przedmiotu, że teatr to jest przedmiot także, prawda? Idziemy do teatru, aktor Marek Filip. I praca zespołowa. Oczywiście pan mówi, graliśmy, to było bardzo proste robione. Często Jan Cieślar na przykład po prostu nagrywał teatr telewizji, puszczał to na magnetofonie Tonet, no i to był głos, prawda? A myśmy do tego głosu animowali te laleczki, te kukiełki, dokładnie. Od czasu do czasu wychodziło się przed scenę, no i mówiło się dzieci, uważajcie, bo tam jest lis i on tam porwał Kasi gąski. No powiedzcie, gdzie ten lis poszedł, tam, no to dzieci, nie, uciekaj lisku, tego to właśnie to mówiłem. I to budowało zresztą fantastyczny taki kontakt. No nie tylko Lidzka Chytruska, która sobie przypomniałem, że właśnie z tego Tonet to jeszcze był Kaczor Kwak i Szewc Kopytko, więc grałem tego szewca, tak, Makuszyńskiego. Dobrze. No, dość powiedzieć, i to tak trwało. No Jan Cieślar rozchorował się, umarł, potem razem z nim umarł ten teatr. Bo to jest w ogóle smutne, bo wiem, że w 70-tych latach tą piękną scenkę po prostu rozebrano, zniszczono, nic, te lalki gdzieś wyrzucono na śmietnik, ale jedna rzecz się na szczęście zachowała i tu bym może apelował do kogoś, kto to ogląda, jest wpływowy, decydujący. Po prostu ja cieszę się, powiedzieć taką kronikę. On tam wkleił fotografie, wycinki, to są zupełnie unikalne rzeczy, fotografie tych lalek. Ten teatr jeździł tutaj dookoła i podobno ta kronika, znaczy na pewno się zachowała w Domu Narodowym. Wiem, że niektórzy bardzo ciężko pracują nad tym, żeby to się wszystko odnalazło. No i bardzo dobrze. Może gdzieś jeszcze w zakamarkach, może ktoś ma jakąś lalkę. To jest rzecz jakby niezwykle cenna, niezwykle ważna. Także dla kultury teatralnej tego regionu. Proszę mi wierzyć, że tu masę ludzi, no w moim wieku już takich dziadów, jednak się przez to przewinęło, pamięta, oglądało. Przerwę w tym miejscu, właśnie kiedy jest mowa o dziadach, bo wiem, że w liceum chciał pan stworzyć dziady tutaj na cmentarzu żydowskim, razem z Teatrem Zero. Tak, myśmy coś takiego założyli z grupą kolegów licealnych. Może nie będę wymieniał nazwisk, bo nie wiem, czy się będą przyznawali tak chętnie. I w ogóle chcieliśmy najpierw zrobić tango mrożka, no ale poszliśmy tutaj do cenzury. Pani otworzyła wielką księgę zapisów, powiedziała nie, absolutnie mrożka nie wolno. Dlaczego w Cieszynie nie wolno było mrożka pisać?
No to te dziady. I rzeczywiście chcieliśmy tutaj na cmentarzu żydowskim, on jeszcze w tym, to ja tak pokazuję, bo tu widzimy Cieszyn, Browar, tak. Jesteśmy na ulicy Haszlarskiej, tu auta jeżdżą, niech se jeżdżą, ale tutaj jakbyśmy poszli do góry, o tak, gdzie palce, no to są te cmentarze żydowskie, jeden stary, i na tym nowym, tym secesyjnym, a założony jeszcze przez Austriaków. Dobry. I tam było to fajne miejsce, dlatego że on był jeszcze wtedy, nie były rozkradzione te nagrobki. Bo sobie proszę wyobrazić, w 70-tych latach tam ludzie przyjeżdżali na ten cmentarz, brali te płyty piękne, marmury, granity, no i se tam tego. I tam chcieliśmy rzeczy. Oczywiście pomysł był głupi, nie zrobiliśmy tego, ale koniec końców on działał ten Teatrzyk Zero pod patronatem. O, słychać, jak pociąg z frytkamistka jedzie, o, ale tu auta stoją, tak, czekają, korek na pół miasta, ale dobrze, że jeździ. Tak ktoś rozmawia z reżyserem, wszystko słyszy. No ale wracając do tego teatru, i w piwnicy pod muzeum udało nam się wystawić Białoszewskiego, to się nazywało Obroty, czym zresztą wprowadziliśmy widzów w błąd, bo przyszedł taki jeden dziadek, no i tak gadomy i się... A ja myślę, że to będzie o Koperniku, czemu? No bo Obroty. Tak, ale taki, Obrotak Sferniewiecki. No i to w sumie tam on na przykład tam grał taka dosyć znana postać, bo on stał z reżyserem, nawet dyrektorem Szkoły Filmowej w Łodzi, Mariusz Grzegorzek. Nauczycielka, taka z Cieszyna, Basia, ona się teraz nazywa Spyra, Twardzik się wtedy nazywała. No, także to takie. Ale była też fascynacja kinem w tamtym czasie. Tak, ja przez pewien czas, wie pan, bo tu jest w Cieszynie, jest nadal, piękne kino Piast, w dawnym, zresztą to był dawniej teatr miejski. I oby jak najdłużej było to kino. Tak, tak. Piękne. Zresztą ta fascynacja kinem wzięła się z tym, że jako dziecko po prostu rysowałem taśmy filmowe, kadry na marginesach gazet. No tak sobie chciałem puszczać. Nieważne. I tu był dyskusyjny klub filmowy Fafik, prowadzony przez naprawdę świetnego faceta, nazywał się Marian Sabat. No i to polegało na tym, że najpierw była prelekcja przed filmem, najpierw w tym Piaście. On potem zresztą Piast poszedł na parla do remontu i to wszystko się przeniosło do dawnego domu, dzisiejszego domu żołnierza. Na Błogockiej i to przedtem była prelekcja, potem film, a potem schodziliśmy do klubu Metalowiec, to tam jest teraz Kornel i Przyjaciele, ta kawiarnia, no takie dyskusje o filmie. Strasznie to fajne było, a ja, przyznam się i pochwalę, wygłaszałem prelekcję czasami przed niektórymi filmami. Marianowi Sabatowi udawało się, bo on w ogóle przez pewien czas był sekretarzem generalnym Rady Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Ja nie wiem, czy w ogóle Państwu tłumaczyć, co to były dyskusyjne kluby filmowe w 70-tych latach, czy 60-tych. I jemu się udawało dzięki swoim koneksjom ściągać takie filmy, których no nie sposób było zobaczyć gdzie indziej. O, ten pociąg przejechał i to. A później był Kraków. A później tak, potem potem zobaczył pan umarłą klasę kantora i okazało się, że będzie tak, pan reżyserem teatra. No tak, tak. Ja w ogóle trochę inaczej, no czy były te fascynacje filmem, teatrem. No ale myślałem, że to tak bardziej chemia interesowała, biologia, takie rzeczy. Chodziłem bardzo do dobrych się tych nauczycieli z tych przedmiotów. Choćby legendarnego Alojzego Dudę. No, chemika. Z Osucha, tak. No w każdym razie byłem na olimpiadzie polonistycznej, mój znajomy taki z Żywca tam, z czym się spotkał. Ja też jestem reżyser, Wojtek Biedroń. No mówię, kantor. Ja mówię, kurwa, kantor. Co za kantor? Ja nie słyszałem o żadnym kantorze. A że umarła klasa. I w ogóle na to nie można było dostać biletu. Weszliśmy na to, Krzysztofory, 76 rok, pamiętam nawet datę, 30 stycznia, pierwsza wersja, coś niewiarygodnego. To po prostu, to nie teatr, to już idzie. No i myślę, nie, no to już teatr musi być, żeby... No i poszedłem na teatrologię, potem na reżyserię to po prostu. A wcześniej jeszcze spotkał się pan z Andrzejem Wajdą w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej. No to za dużo powiedziane spotkał. A później pan pracował z Andrzejem Wajdą, można tak powiedzieć. Nie pracowałem, to nie przesadzajmy. Także, ale istotnie tu było coś takiego w 1974 roku, naraz przyszło w szkole, wtedy byłem w pierwszej klasie liceum, że będzie kręcony film w Teatrze Mickiewicza, Ziemia Obiecana Wajdy. No i jak ktoś chce, to może się zgłosić do tego filmu. No to dobra, no to szkoła nas puściła, a że było śmiesznie, to oczywiście rozeszło po całym mieście, to niektóre szkoły tutaj zabroniły, że jak ktoś pójdzie do filmu, to dostanie tam ze sprawowania dwie. I rzeczywiście myśmy statystowali w tym filmie,
chyba z pół naszej klasy, w pierwszej klasie wtedy byłem. Wydaje mi się, że i to można zobaczyć tę sekwencję, oczywiście to jest ta sekwencja w teatrze. Andrzejowi Wajdzie chyba chodziło o to, żeby te twarze łódzkiej burżuazji miały twarze takich zdrowych, przaśnych, tej młodzieży cieszyńskiej ówczesnej. Oczywiście myśmy się patrzyli na to, no jak zafascynowani. To jak oni robili ten film, bo to nie tylko mistrz Wajda, ale także operatorzy, jak ustawiali światło, jak ustawiali kamerę. No już pomijam aktorów, bo to największe gwiazdy ówczesne. Olbrychski, Przonia, Kalina Jędrusik i tak dalej, i tak dalej. No i to zafascynowało mnie zupełnie. No potem rzeczywiście Wajda przyszedł do naszej, ja już byłem w PWST, no i miał z nami takie zajęcia na temat Dostojewskiego, Zbrodni i kary, bo wtedy zaczynał próby i tak chciał, żebyśmy o tym rozmawiali. A tam go może jeszcze parę razy gdzieś spotkałem, no ale to wielki mistrz, no ale trudno powiedzieć, że z nim pracowałem. No, to jednak nie... Ale podpatrywał pan go w pracy. No to nawet, tak wie pan co, to nawet podpatrywanie Andrzeja Wajdy, no to jest coś fascynującego. To naprawdę, on miał taki jakiś... Nie wiem, stosunek do rzeczywistości. No dość powiedzieć, że słuchał innych. Zdecydowanie tak. Dość powiedzieć, że jak na przykład kręcono tą umarłą klasę, to nie umarłą klasę, Jezus, ziemię obiecaną, no to na przykład patrzy, co się dzieje, a, i mówi, a to słuchaj, daj tutaj kamerę, zróbmy tutaj zdjęcie takie nieprzewidziane, które zapewne było w scenariuszu, w scenopisie. I on to włączał, prawda? Zresztą też te zajęcia w szkole teatralnej polegały na tym, że Andrzej Wajda przygotował Zbrodni i karę, ale był ciekaw naszych jakby nie tyle pomysłów, inspiracji, on był w ogóle bardzo otwarty na, też na młodych ludzi. On się wielokrotnie o tym mówi, że musi jakby słuchać, być otwarty na młodzież, bo to jest jego publiczność. Ten Dostojewski został u pana w wyobraźni, bo ostatnio na przykład byłem na pana spektaklu Zmora, tak. I gdzieś tam wszystko jest inspirowane prozą Dostojewskiego. No wszystko dokładnie, bo jest to po prostu adaptacja trzech rozdziałów z braci Karamazow. No ja myślę, że tutaj nie ma to nic wspólnego z Wajdą, to znaczy ma i nie ma, wie pan, no to się tak człowiek broni przed inspiracjami, ale jednak one istnieją. Ja na przykład należę do tego pokolenia, które oglądało najlepsze spektakle Teatru Starego. No, było coś takie jak Biesy, prawda? No to no, ja byłem na tym 11 razy. Było coś takie jak Anastazja Filipowna Wajdy. No to taki spektakl, gdzie wchodziło się do sali, gdzie grało tylko dwóch aktorów, Nowicki i Radziwiłłowicz. I sobie swobodnie improwizowali tekstem na temat zamordowanej przez Rogożyna, czyli Nowickiego, Anastazji, która tam gdzieś podobno leżała, nie? Za kotarą. To było tak sugestywne, że widzowie zaglądali tam po spektaklu, tam na jakiegoś trupa, nie? Ale to na pewno, natomiast jeżeli chodzi o Zmory, którą teraz zrobiłem, wprowadzony przez siebie Teatrze Mumeru w Krakowie, to troszkę inaczej, wie pan, to są takie teksty, które chodzą za człowiekiem latami. To jest taki fragment braci Karamazow, kiedy jeden z bohaterów rozmawia ze Zmorą. Czyli nie wiadomo z czym, no to jak te auta mi jeżdżą po głowie, to ta Zmora. Czy istnieją naprawdę, czy są tylko w jakichś fantasmagorycznych wizjach? No i on i nie wiadomo, czy ta Zmora istnieje naprawdę, jest i snem, jest wyobrażeniem, czy też jest diabłem. To jest dialog z samym sobą. Czy to jest dialog z samym sobą? No to jest absolutnie jedno z najważniejszych fragmentów w literaturze. Ja panu teraz przerwę, bo wybrał pan celowo to miejsce, w którym się dzisiaj spotkaliśmy i podejrzewam, że ma pan jakieś historie właśnie związane z tym konkretnym położeniem, w którym jesteśmy. Celowo wybrałem to miejsce, bo to jest ulica Haszlaska, schody i i tak kiedyś pamiętam, ktoś przyjechał chyba z Krakowa, czy ktoś, jakiś gość, bo to przyjechał. I on tak patrzy na to, że to jest Montmartre, prawda? To rzeczywiście we Francji takich tego miejsc znaleźlibyśmy masę. I ja strasznie lubię tutaj przychodzić, bo widzimy tutaj właśnie ten dom, ja tam się wychowałem, pod wieżą Piastowską, gdzie był zegar. I ten zegar, który to był taki, jest strasznie stary ten zegar, bo w gruncie rzeczy to takie chrobotanie zegara, on co pół godziny wybijał, tego bił, ale te, przede wszystkim jak się ten mechanizm uruchamia. Tutaj na dole ten okrągły budynek, to była taka knajpa Liliput się nazywała. Straszna mordownia, także jak tutaj wychodzili stąd ludzie, tak ja nie wiem, co wpadali pod te auta, co jeździły na Frysztackiej, a tu był sklep u Lorka. Ja dlaczego ja o tym mówię? Bo Cieszyn, jak wiele małych miast, ma to, że dużo sklepów przynajmniej wtedy było podmiotowych, prawda? Czyli chodziło do sklepu.
Dolorka, chleb u Hojdysza, buty u Nikla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i tutaj można sobie było tak iść do góry. To jest przepiękny, dawny cmentarz za kościołem świętego Jerzego i tam są takie, jakby takie figurki już bezimienne, to już nawet nie wiadomo, czyj to jest grób, takich trzy główki dzieci. Mi się to tak strasznie kojarzy z dziadami Mickiewicza, że to te dzieci, które, nie wiem, czy czy Państwo pamiętają, które szukają... Józia i Ruzia, tak, tak. Tak, z Józiem i Ruzią, także mamy tu Józia i Ruzię i gdybyśmy poszli tutaj do góry, no to są te niesamowite cmentarze żydowskie, ten stary cmentarz. Ja pamiętam w ogóle, tak ludzie niechętnie wtedy chodzili Haszlacką w 70-tych latach. Ten cmentarz był zasłonięty murem, którego już nie ma, bo... Taki trochę jak, przeklęty, takie, przeklęte miejsce. Tak, ludzie, no bo tam były te egzekucje. Właściwie do tej pory nie wiemy kogo, ile tam zabito. No jest ta mogiła tych pomordowanych, przeniesionych z tego na cmentarz komunalny. Ja żyłem jeszcze wtedy, kiedy żyła, ja pamiętam jeszcze tą pamięć tych ludzi, którzy pamiętają tą ekshumację, która tu się odbyła. To przekleństwo biało się stąd, że ludzie ciągle gdzieś słyszeli głosy nocami, prawda, że tych zabijanych. No bo tutaj tam zabijano na tej ulicy kogoś, Żydów cieszyńskich, prawda. No i dalej przepiękny, fantastyczny ten cmentarz. I też, to jest przykre, ten cmentarz właściwie secesyjny, austriacki, ten nowy żydowski. Ja też pamiętam czasy, jak ludzie przychodzili, no niestety, i kradli granity, marmury. I tutaj jest dużo w ogóle takich miejsc dziwnych, wieloznacznych. Znaczy w ogóle Cieszyn ma taką, to też on jest przedstawiany bardzo słusznie jako takie cukierkowe, troszeczkę fajne miasto, ale ono ma dużo takich miejsc, tajemnic niedopowiedzianych, dwuznacznych, o których ludzie chcą mówić, nie chcą mówić. Ja myślę, że to związane z naszą historią, tak? To na pewno, ona nie jest ani prosta, ani jednoznaczna, ani tego, no ale jest, jest. No i wie pan, z historią to jest tak, że po prostu nie ma prostych rozwiązań. Ona często historia jest kłamstwem. To, co się wydaje oczywiste, oczywistym nie jest. Wystarczy, że tylko zderzymy z drugim świadectwem. Pytamy się, skąd to świadectwo i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym z panem tutaj jeszcze co najmniej drugą część tego programu nakręcić, ale zróbmy tak. Zakończmy dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. I zapraszamy do Krakowa również. Ja również. I zapraszamy do Cieszyna. My. No ja tu się stąd nie wyprowadziłem praktycznie. Jest pan cały czas. To przynajmniej raz w miesiącu. A mentalnie na pewno. Mentalnie to tak, zdecydowanie. Wiesław Hołdys był naszym gościem. Dziękuję.